będę ukrywał, że główny temat i podstawowy temat konferencji to wczorajsza konferencja prezydenta Szczazaka i jego wypowiedź. Chcieliśmy się odnieść do tego tematu, czyli temat placu targowego. Oczywiście później, jeżeli jakieś pytania dotyczące sportu będziecie mieli, z chęcią na pewno odpowiemy, ale zaczynamy od tematu placu targowego. Nie wiemy, dlaczego cały czas jesteśmy uwikłani w takie jakieś potyczki, ale wydaje mi się, że najwyższy czas zająć stanowisko i przedstawić, jaka jest prawda odnośnie tej sytuacji, jaka zaistniała na placu targowym. Państwo najprawdopodobniej byli wczoraj na konferencji prasowej, otrzymaliście mapki. My również tu, żeśmy Państwo przygotowali te same mapki, ale tam ta, która się ukazała w internecie, ona jest po prostu, nie ma tam wyraźnie zaznaczonego terenu, o którym mówimy. I stwierdzenia takie, że sprowadziliśmy bałagan, zastraszamy ludzi, jest to wierutne kłamstwo, dlatego że postępujemy zgodnie z pismami, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta. Państwo wiecie, jakie to pismo jest i tam wyraźnie jest napisane, że musimy znaleźć, znaczy mamy wskazać miejsca tym ludziom, którym zostaje wypowiedziana umowa. Nie interesuje nas wypowiedzenie umowy pawilonu Resco. To nie jest w naszej kompetencji, tylko w gestii miasta. Natomiast w związku z tym, że my posiadamy umowę dzierżawy do końca kwietnia, ludzie, którzy z nami podpisali tę umowę, mają na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W związku logiczne się wydaje, że my powinniśmy te umowy ludziom wypowiedzieć. Natomiast jeszcze Państwo nie macie pisma, które my żeśmy wystosowali na tą okoliczność do Urzędu Miasta, do referatu, który się tym zajmuje, treści takiej, żeby wskazać nam miejsca na placu targowym, gdzie możemy umieścić tych ludzi. Ja tutaj Państwu przeczytam to pismo, później ewentualnie Państwo sobie sfotografujecie, skserujecie. W związku z pismem z dnia informujemy o zamiarze wydzierżawienia przez gminę części placu targowego. Zarząd ZKS Salola zwraca się z prośbą o wskazanie miejsca, w które mogliby być przeniesieni kupcy handlujący na terenie objętym dzierżawą. Informujemy, że dotychczasowy teren placu targowego wynosi 7944 m2. Po wydzierżawieniu pozostanie około 3000 m2. Stanowisk handlowych na terenie objętych dzierżawą zgodnie z mapkami jest 265. Prosimy o wskazanie nowego terenu, na którym będziemy mogli przygotować 265 stanowisk handlowych. Proszę Państwa, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nikt się z nami nie kontaktował, nikt nie próbował rozmawiać. Nie chodzi o rozmowy takiego typu, że coś zróbcie i tak dalej, i tak dalej. To są fakty. I teraz proszę mi wskazać, skoro zostaje nam 3000 m2, według tych mapek, które żeśmy dostali, mamy ten teren, że tak powiem, zabezpieczyć, to znaczy pozbawić tych ludzi, wypowiedzieć te umowy. No i gdzie na te 30 arów tych ludzi umieścić, skoro te miejsca są już zajęte? Odpowiedzi nie ma. My cały czas się zastanawiamy nad tym, jak zrobić. W tej chwili, proszę Państwa, placu targowego z tym, co tutaj mamy i dysponujemy, zaczyna po prostu nie być. Od 1 maja. My czekamy na te decyzje i my jesteśmy przygotowani, bo to nie jest problem, że jeżeli decyzja jakaś, powiedzmy, zapadnie, to my wracamy po prostu, to się nic nie dzieje, bo my żeśmy informowali kupców, ci, którzy do nas przychodzili, że jeżeli wróci to do stanu poprzedniego, umowy zostaną aneksowane i sprawa zostaje tak, jak była. I to jest jasne. Tu nikt nikogo nie wygania, nie mówi, że ma odejść, że nie będą mieli miejsca pracy i tak dalej. To są konsekwencje tych pism. I to sobie musimy to uświadomić. Tu mówię, tutaj z naszej strony nie ma złej woli. A to, że ktoś pozwoli sobie handlować, to dobrze, ale to są sprawy, które są na teraz. Galeria zostanie, czy tam powiedzmy, jak zwał, tak zwał, to coś, będzie budowane kiedyś. Państwo nie wiecie kiedy, my nie wiemy tego, nikt nie wie, nawet ludzie, którzy założyli te spółki. Z nami rozmawiali, powiedzieli, że oni nie wiedzą i nie chcą budować na razie. No to skoro nie chcą, no to po co takie rzeczy się zaczynają robić? I my znowu jesteśmy ci źli, bo my jesteśmy administratorem tego placu. To chyba nie na tym polega współpraca i tak dalej, i tak dalej.
Także wydaje mi się, że tutaj trzeba spojrzeć troszeczkę inaczej, bo ten problem, jeżeli się w tej chwili odwlecze, to on wróci za jakiś czas. My dysponujemy wizualizacją wstępną, nie wiem, czy to będzie zatwierdzone, czy zatwierdzone, tam, gdzie, co tam ma ewentualnie być. Proszę Państwa, tam nie będzie żadnych parkingów, tam nie będzie żadnych but, nie będzie żadnych, że tak powiem, namiotów. Tam będą parkingi naokoło. I ci ludzie, którzy teraz tam są niby na ścieżce, gdzieś tam poprzesuwać, to nie, oni nie będą mieli miejsca. W tym układzie, w tym całym, tym projekcie, tych ludzi po prostu tam nie będzie. Nie będą mieli tego. Ale mówię, to nie jest nasza działka. Bo my jesteśmy po prostu administratorem. I dlatego zwróciliśmy się, proszę nam wskazać, gdzie mamy tych ludzi umieścić. Ktoś będzie mówił, że tak, że tam pod wiaduktem i tak dalej. Zgadza się, wszystko się zgadza, tylko że to są miejsca, które są już pozajmowane. To co z tymi ludźmi teraz zrobić dalej? My w trybie, że tak powiem, przyspieszonym będziemy tam chcieli jakieś tam na pewno zrobić posunięcia, żeby jak najwięcej tych ludzi tam zabezpieczyć. Ja myślę, że te decyzje, które zapadły, zostaną, że tak powiem, jeszcze raz przemyślane, może jakieś tam inne rozwiązania, które może wspólnie jakoś dojdziemy do porozumienia, ale z tego, co Państwo wczoraj się dowiedzieliście w Urzędzie Miasta, no to chyba takiego nie będzie. Mówi się o jakichś karach, za co? Że się postępuje zgodnie z prawem? Jest to dla mnie sytuacja bardzo dziwna, ale no mówię, to Państwo oceni się sami, może oceni to społeczeństwo. Ja wiem, że no oczywiście za i przeciw, ale fakty są takie, że po prostu plac targowy być może przestanie istnieć. Ja w to nie, znaczy, no bo proszę zwrócić uwagę, galeria City Park, na za rzemieślnikiem jest stowarzyszenie. Kurczy się plac targowy, a teraz już zostanie, praktycznie nie zostanie nic. Jakieś chodniki, jakaś uliczka. No to gdzie jest ten plac targowy miejski w Stalowej Woli? Gdzie będzie? Wina klubu. Dlaczego? Pytanie bez odpowiedzi. Ja mam tyle, proszę Państwa. My żeśmy przygotowali takie oświadczenie. Nie wiem, czy Państwo odczytać. To jeżeli Państwo macie, to proszę, to nie będziemy już do tego, nie będziemy do tego wracać, bo to jest mniej więcej to, co ja Państwu przekazałem. Także jeżeli jakieś Państwo macie pytania, czy może członkowie zarządu albo pan kierownik by miał do powiedzenia, to bardzo proszę. Czy ja mam takie pytanie, czego oczywiście tak dookoła te rozmowy odbywają, a czego nie bezpośrednio strony zainteresowane, no bo Państwo jakby przez nas, jedna strona i druga. My, proszę Panią, żeśmy, Panie redaktor, dostaliśmy to pismo bez, po prostu znienacka. My żeśmy nie wiedzieli, że takie coś jest przygotowywane. My mieliśmy tylko, bo wie Państwo, to jest cała zabawa, to jest, polega na tym, że bo to wygląda to angielsko i tak dalej, wszystko się zgadza. Proszę zatem dokładnie przeanalizowanie dołączonych mapek i uwzględnienie proponowanych zmian w przyszłych planach dotyczących rozdysponowania stanowisk pod handel, gdyż ewentualna kolejna umowa użyczenia placu targowego będzie pomniejszona o metraż przeznaczony na dzierżawę. Czyli to z automatu. My musieliśmy wypowiadać te umowy, bo ewentualnie przedłużona, czyli może nie będzie przedłużona. No bo jesteśmy... Ważny jest też czas wykończenia. Znaczy ja uproszczę, bo prezes... Termin, przepraszam, bo tutaj pan redaktor pyta, termin wypowiedzenia umowy przed miasta. Nie, nie ma terminu wypowiedzenia umowy przed miasta z tego względu, że my mamy ją od 3 lat, proszę Państwa, ale miesięczna, dla kupców miesięczny okres wypowiedzenia. To ja powiedziałem na początku, że... Musieliśmy, bo kończy się nam 30 kwietnia umowa z Urzędem Miasta o dzierżawę. Z kupcami mamy umowy podpisane na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W związku z tym musieliśmy tak zareagować, bo za chwileczkę byśmy zostali posądzeni, że my żeśmy nie dopełnili pełnych obowiązków. I tu jest zabawa, mówię, ewentualnie kolejna. My nie wiemy, czy od 1 maja będzie w ogóle umowa o dzierżawę pozostałego terenu. My nie wiemy, bo tutaj, tak jak Państwo mówią, jeżeli jakimś tam sposobem, ale jak możemy, proszę mi wytłumaczyć, jak możemy... 1 maja nie przydałbym się, 1 maja nie została umowa między klubem a miastem podpisana. To nie ma. A Wy byście podpisali umowę z kupcami, to kupcy wszystkim do klubu powiedzieli, daj kopię miejsca, bo już podpisał. Tak. Znaczy problem jeszcze polega, bo prezes nie poruszył bardzo ważnej rzeczy. Bo krążą wokół plotki czy oskarżenia, że zostało wypowiedziane więcej umów
Nic zabranego terenu, co jest wielką bzdurą. Nie, nie. Umowy zostały wypowiedziane tylko z terenu, który został zaznaczony jako teren przeznaczony pod dzierżawę. Nikomu więcej klub nie wypowiadał żadnych umów. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli my zostajemy pozbawieni tego terenu, to też trzeba, wiedzieć i sobie uświadomić, że w momencie, jeżeli nie jesteśmy dzierżawcą tego terenu, przestajemy administrować tym terenem. Przestajemy sprzątać, przestajemy zbierać opłaty. Znaczy opłaty nie, bo inkaso mamy. Ale w sumie to Wam by zależało na tym jednak, żeby przedłużyć, a nie wypowiadać, bo Wy macie z tego dochód. Więc... Proszę Panią, według jakiegokolwiek prawa to umowa na czas nieokreślony, jeżeli dalej jest, to powinna w którymś momencie, trzecia powinna przejść na czas określony. Ona jest już na czas nieokreślony. Nieokreślony. Mówię, jeżeli to zostanie przywrócone do stanu poprzedniego, jakoś trzeba znaleźć sposób na to, żeby po prostu, jeżeli oni chcą faktycznie coś tam przygotowywać, to znaleźć taki sposób, żeby, no, żeby można było tym ludziom te ewentualnie aneksy zrobić. My nie wiemy, jak to zrobić, bo jeżeli nie będziemy dzierżawcami tego terenu... A nie będziemy, zgodnie z uchwałami Rady Miasta. Drogę nie zmieni, bo to można tak wciągnąć ja... w czasie. Nie, proszę Państwa, wróćmy do początku. W oświadczeniu to jest zawarte. Cała sprawa zaczyna się wraz z podjęciem w listopadzie uchwały. To jest uchwała 793 łamane przez 13 o wydzierżawieniu na 30 lat dwóch działek pod budowę hali kupieckiej Resko. W tym momencie miasto zdecydowało o zabraniu części placu. Ale była cisza. Wszyscy przemilczeli, nikt się nie zdawał sprawy, jakie to przyniesie konsekwencje. 28 marca 2014 roku podjęto kolejną uchwałę o wydzierżawieniu kolejnych części działki o powierzchni chyba 18 arów na okres 30 lat. Więc kolejną część placu wykrojono. My nie mamy możliwości na chwilę obecną gdybania o powrocie na ten teren czy handlowaniu tam, skoro miasto już podjęło uchwałę o wydzierżawieniu tego terenu. Więc jakim sposobem, skoro miasto zawrze umowę z dzierżawcą, jakim sposobem my mamy zawierać umowę, na jakiej podstawie? No, proszę Państwa, no miasto odebrało nam możliwości administrowania nawet tym placem. I zrzucanie winy na klub, że klub wypowiedział umowę kupcom, jest totalną bzdurą. Klub zachował formalne i prawne jakieś przesłanki, których jakby nie wykonał, okazałoby się, że to my działamy bezprawnie i pobieramy opłaty bezprawnie na terenie nienależącym do nas. Pismo, które skierował do nas z upoważnienia prezydenta, jest wyraźnie napisane z upoważnienia prezydenta, pan magister Sławomir Szkutnik mówi o tym jasno. Niestety pan prezydent mija się z prawdą. My tutaj musimy sobie powiedzieć, że mija się z prawdą i wprowadza w błąd społeczeństwo. Druga sprawa, która dla nas jest bardzo istotna. Proszę Państwa, podpisywanie umów co 2-3 miesiące to tak nie pozwala nam zainwestować w ten teren, którym zarządzamy. Czyli niechby pan prezydent podpisał z nami umowę z klubem, nie z nami, tylko z klubem, na lat 15 czy 30, że mamy gospodarować tym placem, wtedy my zainwestujemy w sanitariaty, zainwestujemy w przygotowanie stanowisk, wszystkie ścieżki i wtedy my możemy to wybetonować i tak dalej. To jest polityka od bandy do bandy. Nie ma jakiegoś planu i kto z Państwa widział jakikolwiek plan, jak ma wyglądać handel na tym placu. Swego czasu, proszę Państwa, pan dyrektor PKS-u, były pan Śmigulski, wszedł w porozumienie z firmą, która chciała unormować handel. Było to 6, może 7 lat temu i jest projekt, ja mogę Państwu dostarczyć ten projekt. Z tym projektem chodziłem po redakcjach, byłem u pana Światowca, który zbył mnie po prostu, bo nikt się nie chciał zająć tym tematem. A przez to upadł PKS. Przez to, że pan prezydent nie wydzielił działki 8 metrów razy 120. Bo ten kawałek chodziło o to, że byłby zagospodarowany. I dworzec, i druga strona placu Piłsudskiego. To jest jakaś perspektywa. Tu można rozmawiać, że ten facet, który to zaprojektował, miał jakąś myśl. Jaka jest myśl stawiania
budek i tak dalej. To jest tak, jak było z naszą architekturą Stalowej Woli przez 60 lat. Jest w dalszym ciągu, że kto rano wstanie, ma jakiś pomysł, nagle budujemy tu galerię, tam galerię. Galeria kupców przez 4 lata nie ruszyła, tu będzie druga galeria. Nie wiemy, jak ma wyglądać ta gospodarka. Spychanie klubu. Ja bym chciał, żeby pan prezes Kaczmarski przeczytał państwu, jakie dochody i są z tej działki, bo to, co się czyta na forach, czy ewentualnie to, co się nie dopowiada pan prezydent, to myślicie państwo, że to są bająckie sumy. To trzeba utrzymać całe to targowisko, trzeba zapłacić za śmiecie, trzeba zapłacić za sprzątanie. Bym prosił, żeby pan Kaczmarski powiedział, ile było 3 lata temu, 2 lata temu, ile jest w tym roku. I takie ciągłe szantażowanie klubu. To nie my mamy obowiązek wspomagania miasta, tylko miasto ma jako gmina utrzymywanie sportu. Utrzymywanie sportu jest w zadaniach gminy. I to jest statutowe. I dzisiaj, czy w klubie jest pan Kaczmarski, pan Szymański, Kotulski, Żaka mogę wymienić i wielu, ci ludzie odejdą i sport będzie w Stalowej Woli i dalej będzie to robione. Najlepszym przykładem tego jest, proszę państwa, Tarnobrzeg. Przecież był prezydent prawicowy, jest prezydent lewicowy i kontynuuje działalność i to jest normalne. My żyjemy w domu, nie chcę to określać, może cisną się różne słowa. Ja już byłem parę razy w sądzie, ja się sądów nie boję, ale uważam, że lepiej nie wypowiadać tych słów, o których wszyscy myślą. No proszę państwa, w normalnym mieście jest normalny prezydent i mówi, panowie, ja na sport mogę przeznaczyć 100 zł i nie dam ani grosza więcej, bo tak mi wychodzi z bilansu, ale te 100 zł daję wam w styczniu i żebyście wiedzieli, że do 2 stycznia ma wam wystarczyć. Proszę zobaczyć jakieś targi. Ja wiem, że sport nie jest najważniejszy dla społeczeństwa. Jest ważnym elementem. Jest służba zdrowia, jest wszystko. Dobrze. Ale trzeba powiedzieć, że 90% idzie na inne rzeczy, 10%, 2% czy ile idzie na działalność sportową, na działalność statutową gminy. To nie jest żadna łaska. I pan prezydent powinien zwołać, zresztą o tym żeśmy mówili, ale to idzie w powietrze, że powinna być Rada Sportu i Rada Sportu powinna, budżet miejski jest przydzielony i pan prezydent w uchwale mówi, że jest na sport x pieniędzy. Rada Sportu powinna podzielić, dać na lekką atletykę, bo ma świetne wyniki, więcej, jak na trenujące u nas w klubie dzieci, które trenują u nas w klubie około 600 dzieci. To jest, my jesteśmy klubem środowiskowym. Nikt nam tego nie odbierze. Prowadzimy jako klub, prowadzimy 11 zespołów młodzieżowych piłkarskich, 7 zespołów koszykówki. Dzieci przychodzą. Nie jest to wychowanie, krzewienie po prostu zdrowego trybu życia i tak dalej. No nie, już tam nie będziemy opowiadać o sporcie, bo to nie jest ważne. Tylko chodzi o to, żeby była normalność. Nie tak daleko. W Tarnobrzegu proszę zobaczyć. No, ja nie mówię, że prezydent musi chodzić na mecze, tak jak chodzi prezydent Tarnobrzega i jeden czy drugi, tylko niech normalnie rozmawia z tymi jednostkami, co się tym zajmują. A prezydent, mało tego, robi jeszcze na złość. Da, nie da. I kija, i marchewkę. Dam wam, albo nie dam wam. I tak to wygląda od lat. My oczywiście będziemy działać w sporcie i sport nie upadnie bez względu na to, czy my będziemy jeszcze żyli, czy nie. Przyjdą po nas następni, też będą to robić. Ale chcemy, żeby pan prezydent wiedział, że tak się nie robi. Inwektywy w stosunku do radnych mnie nie obchodzą, bo ja nie jestem w radzie. Ale tak się też nie zachowuje w stosunku do poważnych ludzi, którzy tam razem z nim powinni współpracować. I tak długo będzie bałagan. Jeszcze powiem taki przykład. Proszę państwa, stoi trybuna. Jechaliście tutaj, widzieliście tą trybunę. Komu ona ma służyć? Wystawiona jest
do słońca, to tak jak solarium. Deszcz jak pada, zacina. Wszystkie drużyny, które przyjeżdżają, to uśmiechają się, mówią, gdzie wyście taki projekt znaleźli? Ale to jest to, że pan prezydent jest WW. Wie wszystko i zna się najlepiej. Tłumaczyliśmy mu, że panie prezydencie, proszę nie niszczyć tej trybuny, tam było ponad 1000 krzesełek zostało zniszczonych, żeby postawić trybunę. Były już one zrobione w formie, która zadowalała władze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prosiliśmy go, żeby zburzył tą starą trybunę i tam wraz z zapleczem wybudował drużynę z szatniami. Proszę zobaczyć, jakie są warunki i to trenują dzieci naszych mieszkańców. Wnukowie i tak dalej, i tak dalej. Jakie są tam warunki? To jest od 75 lat stoi barak, który jest no, zaprzeczeniem normalnie higieny i tego wszystkiego. Mało tego, jest to bomba zegarowa pod względem bezpieczeństwa pożarowego. I tak jest na każdym kroku. Ale jeśli wtrącę, jest postęp dzisiaj 5 robotników. Widziałam na sektorze gości, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Czyli pracę idą pełną parę. Ja bym powiedział, że to jest kpina, a nie postęp. Proszę panią, ja coś pani powiem. Mnie jest bardzo przykro, bo ja jeżdżę, działam w sporcie, jeżdżę po różnych miastach. I znowu niedaleko. Bez krzyku, bez pompy, bez 6 projektów poprzedni prezydent Tarnobrzega postawił trybunę, ten jej nie burzył, jeszcze otoczenie zrobił. I tak ma być, bo sport powinien być apolityczny. Ale tutaj się robi, jak trzeba, to się robi tylko tego wielką hucpę. Dlatego jak można działać, jak gość zawiera z nami umowę co 2 miesiące? I będziecie grzeczni, albo nie będziecie grzeczni. Albo jak tego wyrzucicie, to ja wam dam jeszcze trochę pieniędzy. No przecież to jest nienormalne. I to nie są pieniądze pana prezydenta. To są pieniądze miasta. I nie ma na to siły. No. A teraz mi tak przyszło do głowy, że skoro prezydent podpisuje z wami co 2 miesiące tą umowę, to na jakiej zasadzie przedłużaliście te umowy poprzednio kupcom? Bo to też w takim razie musieliście robić wypowiedzenia. Nie. Oni mają na czas nieokreślony. No dobrze, ale skoro, bo teraz między innymi jest taki argument, że jak nie przedłuży prezydent, no to co? Występu... No to też mogliście mieć taką sytuację i w poprzednich. Występowaliśmy z pismem zaraz tak za zakończenie roku o wydzierżawienie i przed zakończeniem miesiąca otrzymywaliśmy zgodę. W ten sposób, a tutaj... Przed upływem miesiąca. No w tej chwili też powiedzmy... Tutaj się rozwija sprawa... Za 2 miesiące też wystąpimy z pismem o wydzierżawienie. Znaczy w tym miesiącu. Tylko mówię, no pod koniec, za 2 tygodnie. Tak naprawdę sprawa się rozbija o likwidację placu targowego w Stalowie. No może to jest właśnie ta sugestia, że prezydent chce wam powiedzieć, że nie będziecie tego placu mieli. Tak, dlatego to nie to, że my nie będziemy mieli. Stalowa Wola nie będzie miała placu targowego. Bo w tej chwili zostanie to, co prezes mówił, 25-30 aów po wydzierżawieniu tego terenu pod budowę i tyle. I to jest całość, to jest parę ścieżek, 2 uliczki. Pozostały teren, na jakim w tej chwili klub administruje placem targowym, to jest teren dzierżawiony na zasadzie przetargów. Od Urzędu Marszałkowskiego, od Spółdzielni Mieszkaniowej i od SPOŁ-em. To nie jest teren miejski, więc w momencie podjęcia... No być może. A ten deptak... Ile bezpośrednio płaci do Urzędu Miasta? Deptak z Tusztorów to jest jedyny teren miasta. To jest odkładki w stronę wiaduktu, kawałek za wiaduktem. Tam zostanie około 110 miejsc handlowych. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że część osób handlujących ma umowy zawarte bezpośrednio z Urzędem Miasta. To mają reska, prawda? Przecież tam, nie tylko. Znaczy reska. Tam, gdzie jest to, co państwu przytoczyłem, tam, gdzie jest za rzemieślnikiem te pawilony. Tam jest 76 bodajże pawilonów i tam w całości cała dzierżawa i opłaty wpływają do Urzędu Miasta bezpośrednio. Mało tego. Przy okazji jakichś sprzedaży sezonowych, typu, nie wiem, zeszyty, znicze, choinki, część terenu wyprzedawana tutaj z przodu, przy ulicy Okulickiego, czyli przed halą i przy tym pasażu między halą targową a Supersamem Społemowskim, też sprzedaje bezpośrednio pan prezydent kupcom. To nie jest w naszej kwestii. Tam jest zakaz handlu. Tam jest oficjalnie zakaz handlu, ale pan prezydent sprzedaje w okresie sezonowym tam miejsce. Ja tylko powiem, 2005 rok, bardzo dawno, 936 tysięcy opłaty targowej wpłynęło do miasta. 2012, przeskakujemy, jest 581. 2013 567.
20 mniej. No i w tej chwili do tej pory jest około 60-80. Myślę, żeby było jasne, to nie jest efekt złego gospodarzenia, tylko sobie teraz czas przełożyć tereny, które w międzyczasie zostały wycięte. I kiedyś padło takie, że tyle ludzi jest, taka sama ilość jest sprzedających, a te same twarze, a spadły. No, jak jeszcze raz Państwu mówię, City Park, rzemieślnik, Reska i tak dalej. To, że tutaj to nie ma, nie trzeba jakichś tam dziwnych rzeczy, tylko po prostu no, przyjść, spytać się ewentualnie, chociaż proszę Państwa, no to wszystko tam jest wiadomo. My udzielaliśmy informacje swego czasu tu z kierownikiem, byliśmy na posiedzeniu Komisji Finansów, wszystkie dokumenty łącznie z bilansami, z wpływami, wydatkami było przekazane. Po czym żeśmy poszli na tą komisję i przewodniczący komisji zapomniał pokazać wszystkim członkom komisji. Musieliśmy wyciągnąć takie powiedzmy skrótowe rzeczy, żeby to po prostu wyszło. Lejmy nazwiskami, mówi Państwo się może domyślicie, może. Wszystkie, cała kniga tego była, łącznie tylko trzeba było to przekazać i po to, żeśmy tam poszli. Mieliśmy ten tylko zeszycik i dobrze, że kierownik go ma, bo to jest takie pismo święte tego placu. Od bardzo dawna. Podsumowując, to teraz widzicie jakieś rozwiązanie, czy się przygotowujecie do sądu? No bo... Ale rozwiązania to powinien być. Tu nie ma sądów, to są decyzje administracyjne. Tak. Po prostu wykonujemy decyzje administracyjne. Jesteśmy stroną. Właściciela. Miasto podjęło decyzję o likwidacji placu targowego, bo tak to trzeba nazwać. Pan prezydent chyba na wczorajszej konferencji stwierdził, że nie jest już pora na dyskusję, jak ma plac być zagospodarowany, tylko na działanie. Ja tylko powiem. Podjął tą decyzję jednoosobowo przez zaskoczenie, bo jak widać kupcy są zaskoczeni i chyba mieszkańcy też. Ja bo skoro, jeszcze mi to powiedzcie, skoro ta nowa inwestycja według pana prezydenta, czyli te dwie hale, hala kupców, nie wiem, Zieleniak i Resko, ma obejmować kilkanaście osób, a miejsca pracy traci, nie wiem, 150 czy tam 154, no to te 150 osób ma prawo być zaskoczone. Ale on już wczoraj dostał takie pytanie, był zaskoczony, bo ja mu się coś nie potrafię powiedzieć. Tak, no bo chyba zapomniał ktoś, że tam handluje więcej ludzi niż jest zaangażowany w budowę hali. Ale nie ma więcej pracy niż... Proszę Państwa, budowa hali to nie jest 100 tysięcy złotych. To pójdzie w miliony. Normalną rzeczą jest, że gościa, który handluje marchewką, nie stać na wybudowanie pawilonu za 70 czy 100 tysięcy. Oni wiedzą już, jak to wygląda, bo przerabiali to na etapie budowy pawilonów za rzemieślnikiem. No nie jest problem coś wybudować, problem jest później zamortyzować tą inwestycję. Inna sprawa, że to nie jest już wtedy plac targowy. I pytanie jest do mieszkańców, do wszystkich, czy my potrzebujemy placu targowego, czy kolejnych blaszanych budek. Ale jeszcze jedna rzecz, bo tam koleżanka ze sztafety wczoraj poruszyła temat, bo ona wcześniej rozmawiała z kupcami, że pojawiły się na przykład takie sytuacje, że tam w związku z tym wypowiadaniem umów, to że niektórzy kupcy wskazywali miejsca, że wy nie chcecie z nimi podpisywać umowy. Być może chodzi o miejsca tam, które są za torami, tam 8 arów, które zostało nam, że tak zabrane. No, zabrane powiedzmy. Wydzierżawione kolejnym osobom tam, i być może tam jest 8 arów i tam w tej chwili jest jakaś pizza, co tam jest? Pizzeria, jakaś pizza, tam jest taki podest i tam jest teren, że tak powiem, wydzierżawiony na okres 2 lat jakiś tam powiedzmy jakimś panu. Nie wiem, jeszcze. Także to już było dawno. Kto tu wydzierżał? Ja jeszcze nie wiem. Ja pani odpowiem, bo ja handluję na halę, więc znam to z drugiej strony, więc ja pani odpowiem. To, że miejsce w poniedziałek stoi puste, to nie znaczy, że ktoś nie opłaca rezerwacji i nie stoi we wtorek i w środę. To, że mi się podoba jakieś miejsce, gdzie nikogo dzisiaj nie ma, nie znaczy, że mogę tam stanąć i że kierownik może mi sprzedać tą rezerwację. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest część wolnych terenów, ale one są objęte również jakąś umową, choćby z Urzędem Marszałkowskim, gdzie za chwilę stajemy przed problemem, a jeżeli się skończy umowa z Urzędem Marszałkowskim? Ludzie znowu zostaną. Chodzi o zabezpieczenie terenem miejskim. Nie możemy się rozglądać na tereny dzierżawione od spółdzielni czy od Urzędu Marszałkowskiego, bo to są tereny dzierżawione na zasadach komercyjnych. Jest przetarg, są pieniądze i w każdej chwili możemy ten przetarg przegrać. Więc macie Państwo mapkę, bo tam łatwo znaleźć, gdzie każdy może się ulokować, gdzie chce z handlem. Ale zróbmy to na terenie miejskim, jeżeli ma być to targowisko miejskie. Panie proszę Państwa, wracając do tej poprzedniej, tutaj cośmy tam nie dokończyłem. Rozpoczęcie budowy 2008 rok, budowa rzemieślnika. Trwała 2 lata. Później był remont, w 2009 roku był remont wiaduktu. Te miejsca wypadły,
Mówię, to już nie mówię o tych, że tam wpływy były mniejsze. Tylko teraz proszę sobie wyobrazić, jak zostanie tutaj rozpoczęta budowa na tym terenie. To będzie jeden wielki plac budowy. I ile to będzie trwało, kiedy się to skończy, czy w ogóle się skończy. Ja tutaj jeszcze no, przytoczę Państwu, bo to też było właśnie na stronie internetowej, to, że tak powiem, z tej konferencji. Pomysłodawcą, autorem koncepcji budowy hal kupieckich na terenie placu targowego jest tylko i wyłącznie prezydent Andrzej Ślezak, na co dowodem są słowa z pana prezesa spółki Resco. Był to wymóg pana prezydenta, mieliśmy nóż na gardle, albo budujemy, albo działka idzie na sprzedaż. Ma być ładnie i nowocześnie. Rozmawialiśmy z panem prezesem, to tak jak powiedziałem wcześniej na wstępie, nie są zainteresowani w tej chwili budową. To po co te mamy? Pani w ogóle ma jakąś przedstępną umowę, jakąś procedurę budowlaną? Nie, na razie są na etapie, na razie są te uchwały miasta o dzierżawie terenu, tam te, podobno jest, przekazaliśmy. Tam podobno jest sprawa tego typu, żeby po prostu oni mogli wejść w dzierżawę. Teren musi być wyczyszczony właśnie z tych miejsc. Może pan prezydent odkupił od Cupiała ten budynek 25 lat swojej pustej. Ciekawa jest. Ja zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ciekawy jest też sposób przekazywania w 30-letnią dzierżawę. Bo o ile w jednym przypadku mamy ze stowarzyszeniem, jedno jest to stowarzyszenie, tak, ale drugie to jest spółka z o.o. Więc nagle może się okazać, że faktycznie może pan się zgłosić wspólnie z kolegą, założyć spółkę z o.o. i może panu przekaże prezydent teren pod budowę. No bo tak to wygląda. Na razie znajdują się osoby, chcą budować, nie wiem, czy 17 tych osób, czy ileś hale. Podkreślam, to nie jest stowarzyszenie kupców. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest zupełnie inny podmiot. Więc trochę to wygląda co najmniej dziwnie. I przy tym gospodarujemy terenami w centrum miasta. Najdroższymi terenami, więc nie wiem, no sami niech Państwo sobie odpowiedzą, jak to wygląda. Chcieliśmy przedstawić, jaka jest prawda, jakie, bo to mówię, dokumenty dokumentami. Takie są rzeczy, które po prostu, na jakiej podstawie żeśmy podjęli tą decyzję. Jeszcze raz przypomnę, to nie jest przeciwko nikomu skierowane, a przede wszystkim przeciwko kupcom, bo przecież, proszę Państwa, z tego klucz żyje. I tutaj ja kiedyś do którejś z telewizji Państwu na stadionie przekazywałem, no ta informacja oczywiście nie wiem dlaczego nie poszła, ale jest to, co mówiłem, cały roczny przychód z tego, powiedzmy, był tam 500 tysięcy, około 500 wydajemy na sport, tam było wyliczone dokładnie około 700 tysięcy. Pozostałe pieniądze są uzupełniane przez firmę Wodex. Mało tego, to co ja wtedy powiedziałem, jeżeli nie będzie tych wpływów, firma Wodex nie będzie pomagała zawodowej piłce nożnej. Pieniądze zostały przesunięte do nas i z automatu to, co się stało z koszykówką, stanie się z piłką nożną. Ja to powiedziałem wtedy, powiedzmy to półtora roku temu, powtarzam Państwu teraz, takie będą konsekwencje. Będziemy w czarnej. No, ja powtórzę. No, generalnie nie jest tajemnicą, że udziałowcem piłkarskiej spółki akcyjnej jest m.in. klub ZKS i wszelkie jego problemy finansowe czy jakieś zawirowania dotkną najbardziej nas. Ostatnią rzeczą, na której się będzie oszczędzać, będą grupy młodzieżowe i dzieci. Pierwsza rzecz, która poleci sport zawodowy, czyli długoligowa drużyna. Więc jeżeli w kontekście tych pomysłów reorganizacji czy likwidacji placu handlowego mamy stracić ostatnią długą drużynę, to wychodzi na to, że sportu zawodowego jako takiego w Stalowej mieć nie będzie. Kwalifikowanego może tego. Ktoś będzie mówił, że dobrze, niech rozwiązują, tak jak mówię, tam się gdzieś mniej więcej czyta, czy tam nam mówią, że to mam napisanie. Proszę Państwa, to nie chodzi o napisanie, bo my jesteśmy za tym, żeby po prostu było wszystko. Niech będzie muzeum, niech będzie tamto, niech będzie siamto, niech będzie akademii milion, tylko jeżeli weźmiemy to wszystko, tak rozdziawiemy, to wiecie, że nie będzie nic. Bo tak to wygląda. I do tego tutaj mówię, jest tak, tu dostają. Na 600 dzieci nie będzie. Ja wiem, że za chwilę się pojawią, dobrze, świecą światło, to, tamto. Okej, to są koszty pośrednie, ale bezpośrednie ponosimy my. Koszty transportu, organizacji, imprez i tak dalej. Nie ma firmy Stalowej Woli, proszę Państwa, która tyle daje na sport i zatrudnia ludzi jak firma Wodec. Ktoś będzie mówił, jak słyszy, to będą mówić to. Nie, tylko to są fakty. Nie wiem, że tu jest dokładane, jeszcze tam jest utrzymywane. Jeżeli się nam próbuje to zabrać, tak jak jeszcze powiedziałem następnie, karać, to proszę mi powiedzieć za co i wskazać te straszne grzechy, przewinienia i wziąć tam, wyciągnąć na rynek, którego nie ma, jakąś tam ratusz na kółkach i nas tam wziąć. Odprębiać. Tak jest.
No bo to, no do tego to zmierza, no bo próbuje nas się, ja już to też tyle razy mówiłem, wmanewrować w jakieś zabawy z urzędem miasta. Co my mamy do po prostu do działalności? Chcemy wykonywać swoją pracę, wykonujemy i tak jak nam się pomaga, tak po prostu jeszcze żeśmy na kolanach, jeszcze żeśmy nie padli. Podnosimy się co chwilę i tak dalej, działamy, staramy się, żeby to mówię, te dzieci, jakaś tam rozrywka była. I to jest to naprawdę, bo będą mówić, że na sport tego, to nie ma nic wspólnego, proszę Państwa, czy z muzeum, czy z biblioteką, czy z tamtym, nie ma. Każdy funkcjonuje, sami widzicie, każdy sobie funkcjonuje, każdy jakoś tam działa i nikt się tam nie pakuje. Dlaczego się wszyscy pakują do nas? Co tu takiego jest, że fajnego, że tak wszyscy tutaj się do nas pchają? No zapraszamy. Tylko nie zabierać, tylko może właśnie dać, bo to jeszcze powiem Państwu, że likwidując ten plac, czy powiedzmy rezygnując, to stracą ludzie pracę. Ludzie niepełnosprawni, których są nieraz jedyne źródło utrzymania dla tych ludzi tam. No ale tego się nie bierze pod uwagę. Ale nie bierze też, co powiedział pan Kotulski pod uwagę, że zadaniem własnym gminy jest utrzymanie sportu i miasto daje. Bo nie daje dzisiaj na stal, bo jest plac targowy, tak? I to było zawsze tłumaczenie, że nie dajemy na sportu. To znaczy, tak jak ja powiedziałem w ten sposób, że... Wiem, tylko że to po prostu, słuchajcie, albo koszty miasto ponosi, typu powiedzmy tam hala, że jest, że się świeci światło i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli by tego nie było, to te koszty by też były. Proszę Państwa, ale budżet MOSiR-u wynosi ponad 6,5 miliona. Więc dla kogo jest ten MOSiR, dla kogo są te obiekty, dla kogo są ponoszone koszty? Tylko mówię, zostajemy uwikłani w jakieś zamieszanie, które po prostu nie jest naszą winą i nie czujemy się winni w ogóle. Dlatego stąd, bo nie sądziliśmy, że taka będzie reakcja, że jakieś tam takie rzeczy, no i mówię, no to co żeśmy usłyszeli, no to tylko no zgroza. Ktoś próbuje zrzucić winę za zaistniałą sytuację z placem targowym na klub. No bo nagle zrobiła się, nie wiem, skomplikowana sytuacja, kupcy... Wyborcza. Wyborcza też pewnie. Kupcy, okazuje się, że zostają bez miejsc handlowych, więc najlepiej obarczyć tym klub. Tylko na podstawie, czy w świetle tych dokumentów i faktów, klub na żadnym etapie nie był stroną tego postępowania. Przypominam, w listopadzie i w marcu to Rada Miasta podjęła decyzję o przekazaniu tych terenów w dzierżawę. Na tej podstawie klub wypowiedział umowy. I tu się kończy rola klubu. Klub jest wykonawcą decyzji Urzędu Miasta. Więc niech Urząd Miasta ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje. I niech będą karani. I niech będą karani. Nie, to tu się rozmyta. Urząd Miasta czy prezydent? Niech będzie prezydent. Z upoważnienia prezydenta. Skoro tutaj panowie ze stowarzyszeń twierdzą, że inicjatorem w tych wszystkich zmian na placu targowym jest pan prezydent, no to ktoś musi być autorem. Jak wszystkiego. Tak, wszystkiego. Się zgadza. Tutaj mamy jedno. Radni podejmowali decyzję, prawda, uchwała. Wy Państwo się nie spotykaliście z radnymi, bo radni teraz twierdzą, że oni nie byli świadomi. Ale my nie byliśmy stroną postępowania. Nie byliśmy zapraszani na jakieś rozmowy. W imię czego nie mieliśmy się spotykać. Tak jak Państwo mówią, że nie dostali to pismo. Nie wiedzieli. Chwilowe zaćmienie. To świadczy o to. To jest to, dlatego prezydent ich nazwał, jak ich nazwał. Proszę Państwa, wnioskodawcą tych zmian, czy tej dzierżawy, na wniosek kupców był pan prezydent. Radni podjęli taką decyzję, radny Danaj był przeciwny, mając świadomość, czym to się wiąże, ale nas nikt się nie pytał o zdanie, jak będzie wyglądał plac targowy, w którym kierunku będzie, czy w ogóle plac targowy zostanie. Podjęli, bo wydawało im się to proste. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Jeżeli Państwo macie jakieś pytanie, to proszę bardzo, jeżeli nie, to dziękujemy. Ja korzystając z okazji, tylko chciałem zapytać Pana Mariusza Szanowskiego, czy w sprawie spółki jeszcze, czy prowadził rozmowy z prezydentem miasta, czy to jest rozwiązanie? Do pewnego momentu prowadziliśmy rozmowy z prezydentem miasta na temat finansowy. Jak się to skończyło, wiedzą wszyscy. Pan prezydent zresztą oficjalnie to powiedział, że nie znajdą się środki na finansowanie zawodowej piłki nożnej w Stalowej Woli i na tym etapie w tej chwili jesteśmy. Ale trudno tu mówić o dodatkowych środkach dla nas na piłkarską spółkę akcyjną, jeżeli z drugiej strony kuje się klub, który jest naszym udziałowcem. No to wydaje mi się, że ta polityka zmierza do jednego. No, bez owijania w bawełnę do zlikwidowania sportu w Stalowej Woli. Czy
Czyli jeżeli nie będzie wsparcia miasta, to posadzanie może dojść znowu do... Ale my już nie mówimy o wsparciu, my mówimy o kłuciu w tej chwili. Jeżeli mówimy o zmniejszeniu placu targowego o, nie wiem, o 50 czy 60 talów, mówimy o realnych pieniądzach, o które zmniejszą się wpływy. Więc to już nie jest wsparcie, to jest kwestia, ile klub straci. To jest jedna strona medalu. Druga to jest zasadność tych decyzji. Czy ma być plac targowy i targowisko, jakie jest w każdym mieście, czy, nie wiem, dwie spółki ma wybudować kolejne pawilony czy hale targowe. Ja bym dzisiaj nie poruszał tematu wsparcia, bo chyba każdy wie, jak jest, że wsparcia z miasta nie ma. Jedziemy na wózku, który pomaga nam pchać Wodex i tyle. I drobni przedsiębiorcy z terenu miasta i o jakim wsparciu możemy? No, mi chodzi właśnie o tę dotację, która była w tamtym roku, żeby przynajmniej jeszcze, bo to rozumiem, że to jest jak podanie kroplówki trochę. Na chwilę obecną takiej kroplówki nie ma i nic o niej nie wiem. Nie ma na niej już właściwie szans. No nie wiemy, no ale sądząc po zachowaniu władz miasta, to wydaje mi się, że jest jednoznaczne. Koszykówka po kroplówce jest na Wandy Wasilewskiej. Nie, nie oszukujmy się, te działania są skierowane na likwidację, a nie na pomaganie. Czy mniej, czy bardziej świadomie? Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć.